Siemanko, pokażę solo kopiowanie. To praktycznie jest obejście tego patcha tam, kurde, z tym salonem gier, tam przy barze nie idzie odejść od drinku. Nadal tam to zostało spatchowane. No a najlepsze na pewno jest to, jak to się robi z klubem nocnym, bo tam tylko można sobie zrobić jedną kopię, a tutaj można zrobić ich tyle, ile w salonie gier mieści się aut. Potrzebujemy mobilne, w przechowalni auto, które kopiujemy, salon gier tam z garażem, tam tyle darmowych LG, ile chcemy sobie zrobić kopii. No najlepiej swobodny tryb celowania, bo większość znajomych będzie grało na asystowanym. Auto zostawiamy tu w bunkrze, warto sobie zostawić gdzie z otwartymi drzwiami, żeby nie było niespodzianek, że znikło czy coś tam. I teraz musimy się dostać do swojego salonu gier. Albo możemy zarejestrować się w Sekuro Surf, użyć do tego buzarda, albo teleportować się przez te niebieskie akcje, które są na mapie. Wtedy dołączamy do kogoś z innym celowaniem. No żeby akcję włączyć, to już pokazywałem wczoraj. Ukryj opcje, akcje i wszystkie robimy własne i na pokaż. A ja tu robię to po swojemu. Teraz tak, udajemy się z powrotem na górę, tam do salonu gier. No najlepiej tu tyłem, żeby otworzyć sobie drzwi, lub można iść normalnie tam iść, otworzyć te drzwi tu od piwnicy. Trzeba się upewnić, że one są otwarte, żebyśmy mogli zejść tam na dół. Teraz tak, udajemy się. Już nie tu szafa grająca, bo patch, nie bar, bo nie odejdziemy od niego, tylko gdzieś tu na ścianie, o jest. Profesor miłości. Stajemy tak, żeby była opcja D-padu w prawo, kurwa. I teraz tak, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. I tu muli ten internet, kurde. Trochę to zajmie. No niestety. Kurde. Muszę zresetować ten router, porozłączać te wszystkie pierdoły. Przez tego Frozen Oneya to już kurde. No dobra, mamy wyświetl wszystko. Teraz tu chwilę nas pomuli. Włączamy do kogokolwiek z innym trybem celowania. Jeszcze raz. Na Xboxie trzeba pierwszy komunikat potwierdzić, drugi anulować. Na PlayStation wystarczy do niego dołączyć dwa razy. Mamy pewność, że ma inny tryb celowania. Teraz ten komunikat anulujemy. Klikamy start, online akcje, rozegraj akcje stworzone przez Rockstar, misja tytaniczna robota, czy na pewno tak.
Mamy ten komunikat, na nim sobie czekamy 5 do 10 sekund i klikamy teraz tutaj D-pad w prawo. I teraz no, kliknęliśmy w prawo, akceptujemy ten komunikat, jesteśmy sfrizowani, to dołączamy jeszcze raz do gościa z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzam, drugi anuluję. Teraz klikamy start, online, znowu akcja. Rozegraj, stworzone przez Rockstar, misja tytaniczna robota, potwierdzamy też i ten komunikat. I teraz start, online, kup karty Shark. Możemy poczekać, aż nam się całe to załaduje. Mówię, mi tu przez ten Frozen Money obciążyłem sobie router, że mi tutaj to troszkę zamula, no ale dobra, no nie załaduje mnie tu na pewno, to klikam jeszcze raz start, żeby to zamknąć. Teraz mogę chodzić z opcją tego kółka. Wracamy z powrotem, gdzie to się idzie tu. Teraz już pod auto, które tracimy. Dobra, stajemy tutaj przy drzwiach i teraz będziemy klikać w trójkąt lub Y, żeby wsiąść do samochodu. Jak nasza postać posadzi dupę, klikamy B lub kółko, aż nasza postać zniknie i po prostu no, klikamy sobie w gaz R2 lub RT na Xboxie, czyli klikam trójkąt, ten wsiada, trzymam B, moja postać znikła i klikam sobie w gaz, a cały czas trzymam B. Auto znikło, jestem na piechotę, gitara. Teraz wystarczy wrócić do buntarka albo tu buzardem, albo przez te niebieskie akcje. Teraz już tylko wystarczy wejść do bunkra, wsiąść do pojazdu, zmienią nam się tablice. Dajemy D-pad w prawo, potwierdzamy komunikat o zamianie pojazdów. Oryginał przenosi nam się w miejsce darmowego Elegy, a w mobilnym zostaje nam świeżo zapisana kopia. Szymon, przycisz to. D-pad w prawo, potwierdzam. Jest git.